No hej, hej, siemaneczko, witam was z powrotem w grze Fable, zapomniane opowieści, Fable, zapomniane opowieści. Dzisiaj, w tym odcinku... Będziemy słuchać ludzi. I know who you are. You're that necromancer, ain't you? Beat the arena and chopped up that pretty little whisper into hob food, didn't you? What'd you do? Kill a mare? Slice up some pigs? Bet the warden can't believe his damn luck. It's his birthday today, you know. The vicious bastard. Every year, he has us dragged out of our cells, shows us a little sunshine, so we know what we're missing. And sticks us back. Doesn't do it out of the kindness of his heart either. They race us round the courtyard and take bets on who will win. Then the winner gets a trip to the warden's office and... Well, what goes on in there? Nie, tak naprawdę nie będę go słuchał. W tym odcinku po prostu będziemy biegać, będziemy starać się tutaj właśnie wygrać zawody biegania w więzieniu Bargate, gdzie uwięziono naszą matkę, gdzie uwięziono teraz również i nas, gdzie ostatnio próbowaliśmy uratować, gdzie Jack Rzeźnik pokazał się z tej właśnie swojej prawdziwej, mrocznej, ciemnej strony mocy. A ja powiem wam tak, dzisiaj specjalnie dla was będę się po prostu starzał w tym więzieniu, będę zostawał tu, przegrywał każdy wyścig. Tak właśnie to będzie wyglądało, że będziemy starać się przegrywać na początku. Przegramy pierwszy wyścig. W drugim wyścigu postaramy się po prostu pochodzić, pozbierać, co tutaj znajdziemy. Postaram się tutaj właśnie zrobić tak, żeby przegrać. Przegrać jak najwięcej możliwych walk, nie walk, tylko wyścigów. Nie wiem, jakim cudem w ogóle wygrywam w tym momencie. I can't lose again. No to widzisz, gościu? Coś tu może znajdzie się jeszcze przy okazji. Witamy w twoim przejściowym domu, czyli sali tortur. Trochę się z tobą zabawimy. Haha, tak, to będzie zabawne. Po tych krzykach nie słychać, żeby to było zabawne, nie słychać śmiechów, tylko trzy krzyki. The darkness of the cell consumed the hero's mind. Roki panujące. And it consumed his life too. Another year would pass by in this prison. Another year of torture. The ancient noble blood in his veins. The power of the guild. None of it meant a thing inside these walls. And all this time, Jack of Blades was free to roam Albion. The hero would not be beaten. He would be free. Uwolni się. Wkrótce na pewno się uwolni. Dobra. To specjalny dzień. Wkrótce się przekonasz. Wrzućmy go do celi z innymi. Oh, not you again. Get in there. I'll be with you in just a moment. There's a few less of you in here this year. Mamy tam jakieś włosy, ale jakieś tak dziwnie to wygląda. I wonder what happened to them, eh?
Spójrzmy na gościa. Gość wygląda strasznie. Może tak. Ja po prostu dopowiadam, na razie nie mam co mówić o fabule. Tutaj fabuła jest po prostu bardzo prosta, złożona, logiczna. Z pewnością założę się, że wkrótce zmienię trochę, może nie, że wygląd, ale sposób nagrywania, sposób wszystkiego, sposób nawet mówienia, wypowiadania się, dźwięków i wszystkiego. Wszystko będzie trochę bardziej zmodyfikowane, nie będzie szumów większych. Niedługo wprowadzę właśnie pewne zmiany i głównie skupię się na tym, co najbardziej lubię, czyli na grach fabularnych i strategicznych. Znamy zasady, tak. Skupię się na grach fabularnych, na strategicznych. Skupię się również na grach... na PUBG Mobile się nie będę już skupiał. To będę wrzucał to po prostu od czasu do czasu. Tam głównie będę nagrywał na Twitchu. Albo w momentach, kiedy naprawdę mecz będzie fajny, będzie udany i będzie co nagrać. Jeszcze co ode mnie. Cały czas nie odpisuję wam na komentarze, wiem o tym. Nie sprawdzam również kanałów innych osób. No niestety taka jest sytuacja moja, że po prostu staram się wrzucić coś. Wrzucić coś na YouTube'a. Nie tak po prostu na odwal się, tylko po prostu chcę wrzucić właśnie i żeby coś nagrywać, bo lubię to bardzo. Uwielbiam po prostu to robić. Ale naprawdę nie mam czasu, nie mam problemy z czasem, mam kłopot taki, że nie wiem jak tego zrobić teraz. I niestety... No wróciliśmy tutaj do więzienia, do sali tortur. No i niestety... No, co ja mogę wam powiedzieć? Znowu to samo. Tak, to ja znowu. Już się powoli bardzo starzejemy. Już mamy tutaj taki ten zarost. Sprawdzimy się właśnie, jak będziemy wyglądać najbardziej staro. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Co jeszcze chcę wam powiedzieć? To jest ostatnia nasza próba wyścigu. Zaraz pójdziemy właśnie poogarniać jeszcze. Wygramy ten wyścig pewnie i zobaczymy, czy uda nam się zabrać klucz od szeryfa, czy tam od strażnika głównego tego więzienia. Look lively, scum. Time to move out. It's race time. And you'd better put on a good show. Także to jest tylko taki odcinek z pogadanką. Następny odcinek będzie już pewnie z ucieczką z tego więzienia. Więc spodziewajcie się czegoś naprawdę niezwykłego z mojej strony. Zresztą w ogóle te książki. W tych książkach. Nie, w książkach. Zaraz zobaczycie, jak książki mi chodzi. Bo ogólnie strażnik, ten główny, nie wiem, jak się nazywają ci główni strażnicy właśnie w więzieniach, zapomniałem już. Zarządcy więzienia, zarządca więzienia, coś takiego. I ten. No i właśnie ci zarządcy więzienia mają tutaj te trzy książki. W jednej z tych książek jest klucz, który otwiera wszystkie cele w tym więzieniu. Więc myślę, że... O, brawo, mamy zwycięzcę, właśnie mamy zwycięzcę. Witam w moich skromnych progach. Udało ci się wygrać wyjątkową nagrodę, czyli uczestnictwo w jednym z moich niepowtarzalnych odczytów poezji. Czyli, szczerze mówiąc, nic ciekawego. Yes,
A tak, nawet te kamienne mury nie mogą powstrzymać gorącego serca poety. Nie chcę słyszeć żadnego szmeru z twojej strony. Moja poezja wymaga absolutnego skupienia. Wkrótce zacznie się recital. Pamiętaj, że wymagam absolutnej ciszy. Ta utułasz Somron, właśnie przejdę się tutaj. Staram się pozbierać. Kod tego roku to 1483. Sprawdźmy. Mamy klucz, wow. To boleśnie widoczne, że masz w nosie sztukę. Mój opus liryczny marnuje się w twoich filistycznych uszach. Won do celi. Czyli jednak nam się udało już teraz. Wygląda to, że naczelnik, właśnie naczelnika mi chodziło. Zgubił klucz, posiedzisz w celi, dopóki się nie znajdzie. Potorturujemy cię później. Potorturują mnie, to nie jest takie złe. W końcu nam się udało. Dobra, otworzone. Mamy kij. Czymś już można walczyć. Czymś już można walczyć. No dobra. Ja wam pootwieram tu. Cele wszystkie. Zobaczymy, czy ktoś jakiś taki ciekawy człowiek tu może jest. Sporo ich tu jest, tych więźniów. Postaramy się ich stąd zabrać. Może się uda. Chyba było zawalone właśnie, więzienny blok drugi. Mały wąsik. Mały wąsik już chyba był w pierwszym etapie naszego zarostu. Dobra, coś tu mamy czy nic? Na razie nie widzę, tu jakaś beczka jedna. Dobra, mamy miksturkę. Tu nic, tu jest skrzynia. Ciekawe co. Buty płytowe, no. Nic mi nie dadzą w tym momencie, nic, kompletnie nic. I co, nie mogę używać mocy? No nie mogę, faktycznie. Time to get revenge. Let me at those guards. We'll distract the guards and escape later. Let me at those guards. Dobra, postaramy się dojść tutaj. Ale mi przerywa strasznie tą grę. Co mi bijesz, ziomku, ziom? Dobra, i tak zginą, to już nie ma różnicy. Chciałem tak, żeby nie polegli, ale jednak zginęli.
Rękawice strażnika. Tu będą pewnie spodnie strażnika albo buty. Dokładnie. Tu będzie na pierśnik. A jednak nie, koszula. To tu też będą spodnie, a tam będzie na pierśnik. No i nagra odwrót. No ale cóż. Dobra. Tatuaż na ramieniu z Harion. Tatuaż na łopatce z Harion. A tu teraz wszystkie moje rzeczy. Twój zaginiony dobytek. To jest to. I tak. Sprawdźmy. Załóżmy coś, co robi z nas badassów takich totalnych, czyli taka sukienka na przykład. I cyk. Ładnie, ładnie panowie, tak ma być, tak ma być. Tak to ma wyglądać. Sprawdziłbym coś jeszcze. Przyjdziemy się tu. Spróbuję znaleźć naczelnika. Jeśli takowy jeszcze w ogóle tutaj jest. Bo prawdopodobnie trzeba po prostu stąd już iść. Chyba. Nic więcej nie będę mógł zrobić. Ale śmiesznie leci tak w klapkach z młotem murenów w łapach i w dodatku jeszcze kołczan ze trzema strzałami. Wyobrażacie to sobie? Bo ja nie. Hop, biega stary w sukience z rogami i jeszcze z młotem murenów. Coś cudownego. Nie mogę tego sprawdzić? Okej, jak nie, to nie. Nie dam ci nikogo do zabicia, bo ja chcę ekpa zebrać. Ekpa chcę zebrać, kościół. Nie wiem dlaczego, ale w ogóle muzyka nie leci. Więc my po prostu się zabierzemy za to, żeby po prostu wyeliminować wszystkich strażników. Zbieram wszystkie swoje maksymalne możliwe środki na to, żeby w ogóle pokonać ich. Nie no, żartuję, śmieję się oczywiście, bo i tak wszystkich mam na strzała. Jeżeli tym bardziej użyję wielu uderzeń. Co? Gdzie? Jak? Aha! Gość! To było naprawdę dziwna sytuacja. Gościa nie było widać. Takiego czegoś jeszcze nie miałem w swojej karierze gry w Fable Zapomniane Powieści. Ale cóż... Zawsze chyba musi być ten pierwszy raz, nie? Może ten gościu z nami jeszcze przeżyje, jakoś może to się uda zrobić. Dobra. Moi drodzy, wydostaliśmy się z więzienia. Więc nad tym zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku rozprawimy się z wszystkim, z całą resztą strażników i postaramy się wydostać całkowicie już z tego więzienia, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.